witam serdecznie w ostatniej części naszego programu w Galaktyce Pomerani. Bardzo się cieszę, że są Państwo teraz z nami, gdyż z nami są już kolejni goście. Witam bardzo serdecznie naszych gości, pani dr Aleksandra Szpunar, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam pani doktor. Aleksandra Sander. Przepraszam bardzo, mój błąd. Pani Aleksandra Sander, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński. Tak jest. Witam pani doktor bardzo serdecznie. Oraz Aleksandra Onichimowska. Dzień dobry. Studentka pani doktor. Dzisiaj porozmawiamy o programie profilaktycznym, który jest realizowany pod opieką pani doktor, którego pani doktor jest pomysłodawcą, który jest realizowany wespół z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Jest to piknik rodzinny, który jest organizowany już od roku 2012. Tak, z czego jesteśmy strasznie dumni, że dzięki współpracy z moimi studentami mogłam taką inicjatywę i to już czwartą edycję tejże inicjatywy do życia powołać. Oczywiście nie bez znaczenia są nasi partnerzy, a więc Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z panią dyrektor, panią Beatą Karlińską i pracownikami socjalnymi, którzy pracują na rzecz rodzin. No i nas wspomagają merytorycznie, jak tylko mogą. W ogóle skąd powstał pomysł? Bo piknik rodzinny, pikniki to wielokrotnie organizujemy, wiadomo, to jest piknik rodzinny, ale piknik specjalny. Dlaczego specjalny? Dlatego, że ma on wnieść coś więcej niż tylko jakąś tutaj zwykłą... Zgadza się. Spędzenia wolnego czasu. Ma to jednak jakiś zamysł. Tak, to jest misja, pewna idea, a więc realizujemy tutaj założenia profilaktyki uniwersalnej, czyli chcemy wspierać prawidłowy rozwój, bądź też procesy integracji wewnątrzrodzinne i między grupami społecznymi. A jak to czynimy, to chyba najlepiej powie Ola. Ola powie nam, tak. Jak to jest zorganizowane? Trzeba też powiedzieć, że każdego roku jest inna tematyka tego pikniku. Kiedy my byliśmy na pierwszym roku, moja grupa, temat brzmiał człowiek w cyberprzestrzeni. I zajmowaliśmy się w ujęciu takim praktycznym i teoretycznym człowiekiem w cyberprzestrzeni, czyli tą taką przestrzenią internetową. I zajmowaliśmy się nie tylko aspektami negatywnymi, ale też skupialiśmy się na pozytywach, to znaczy na tym, że może się to przydać do nauki. To mogą być bardzo fajne rzeczy wynikające z tego internetu i to chcieliśmy przekazać. Tak, internet jest osiągnięciem cywilizacji. W końcu mówimy o cyklu modernizacyjnym i to jest pewien symptom, że przechodzimy na kolejny jego etap, ale internet, jak każda rzecz, wymaga również pewnego namysłu, rozsądku i kompetencji w korzystaniu z niego. Stąd też zamysł, który towarzyszy wszystkim naszym imprezom, że pewne treści skierowane są tylko i wyłącznie do rodziców, a jeszcze inne i inaczej pracujemy z dziećmi. I moi studenci pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej, bo taki kierunek Ola studiuje, mogli skonfrontować się w pracy z osobą dorosłą, z rodzicem, plus w pracy z dzieckiem. No, w końcu z pedagogikiem studiują, fakt, pierwszy rok, no niech zobaczą, jak się z tym dzieckiem rozmawia, pracuje, jak do niego dotrzeć, żeby, jak mówić, żeby zrozumiało. Ale, a co możemy powiedzieć o tegorocznym pikniku? Wiadoma, forma nie zmienia się, czyli poza tymi warsztatami, o których tutaj wspomniała Ola, mamy również no, coś dla ciała. Czyli pozyskujemy sponsorów, zawsze jest drobny poczęstunek, ognisko, jak to na Polanie to też bywa. Mnie już zachęciło. Tak jest, podpalamy, ale tylko i wyłącznie suche gałęzie. Jasne. I robimy gryla, robimy kiełbaski. No i tak jak mówię, przekazujemy wiedzę. Uczymy, pokazujemy, staramy się również, bo mamy do czynienia z rodzinami zastępczymi, będącymi pod opieką PCPR-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, również staramy się wzmacniać więzy rodzinne pomiędzy rodzicami. Czasami przychodzą tak zwani fachowo rodzice biologiczni, a więc wzmacniamy więzi między dziećmi i rodzicami. To jest chyba idealna okazja, bo w miłej atmosferze, prawda? Zgadza się. Bo domyślam się, że atmosfera jest właśnie rodzinna. Jak najbardziej. Trzeba też wspomnieć o tym, że wszystko tak naprawdę robiliśmy sami, bo mieliśmy zagwarantowane tylko miejsce, czyli te polane, ale żeby
poczęstować później naszych gości, czy zorganizować właśnie te zabawy, no to musieliśmy zebrać fundusze, musieliśmy także zebrać fanty. Robiliśmy to poprzez składanie podań do sponsorów i rzeczywiście mieliśmy takie wsparcie z ich strony. A jak studenci są zaangażowani w ten projekt? Bo czy można powiedzieć, że bo jest to projekt jednak, który jest formą również realizacji zajęć, prawda? Zgadza się. Tutaj może tak, będą dwie strony medalu, moja i studentów, więc jak najbardziej dwie kompetentne osoby a propos odpowiedzi na to pytanie. Z mojej strony intencja jest taka, że chcę pokazać, że profilaktyka to nie jest tylko jej treści, to nie jest tylko to, co stoi w opasłych tomach analiz naukowych, ale profilaktyka to jest działanie, konkretna rzecz, którą można zrealizować, a jak to zrealizować, no to muszę nauczyć studentów. W związku z tym metoda projektów i praca z konkretnym adresatem w konkretnej przestrzeni i w konkretnym miejscu i z konkretnym, bardzo konkretnym tematem. To jak studenci to odbierają? No dla nas to na pewno była bardzo dobra nauka, ponieważ przez ten pierwszy rok mieliśmy do czynienia wyłącznie z treściami takimi teoretycznymi i tak naprawdę nikt nas nie dopuszczał jeszcze do dzieci, do ludzi. Praktyki mamy dopiero na drugim roku. Dlatego to było na pewno coś innowacyjnego, jak dla nas, to było coś nowego. I wrażenia są bardzo pozytywne po tym pikniku, bo rozmawiałam z kolegami, z koleżankami i to było na pewno dobre oderwanie od rzeczywistości, ale także przygotowanie do przyszłej pracy. Może moje pytanie będzie trochę tendencyjne, no ale jestem trochę tendencyjnym dziennikarzem, co nie zmienia faktu, że zapytam, czego cię to nauczyło? Czy możesz powiedzieć tak od siebie, że faktycznie... Tylko szczerze. Dobrze. Przydało się tylko to szczerze. Mnie przydało się przydało bardzo. Się. Ja byłam koordynatorem mojej grupy, czyli grupy A, grupy tej bardziej teoretycznej i mnie to nauczyło na pewno pewnego rodzaju organizacji, bo ja musiałam zapanować nad wszystkimi. Ja wyznaczałam terminy. Ja po prostu musiałam trzymać rękę na pulsie. Pilnowałaś tych terminów, tak. Bo inaczej czasem, miałaś ze mną do czynienia, jak coś się nie działo. A czasem tak trzeba. Jest, prawda, że jak już wszystko mamy zorganizowane, to nagle wszystko zaczyna się walić. Wtedy ktoś, kto koordynuje, musi tam trzymać wszystko mocno. Mhm. Ale chyba dobrze wychodzi, prawda? Jednak... Było dobrze. Oczywiście mieliśmy jakieś potknięcia, no bo wiadomo, jak to studenci. Zawsze są potknięcia. Tak, wielu z nas pracuje. Nie mamy też bardzo często czasu. Ale udało się. Ale chyba pani doktor chodzi o to, żeby też czasem się potknąć, bo to w końcu po to jesteśmy, dokładnie, po to się uczymy. Dokładnie, to jest, zawsze tłumaczę, czy inaczej, później post factum mówię studentom, że no to było w warunkach bardzo takich luksusowych, eksperymentalnych, kiedy jednak ja nad wszystkim czuwałam i ja pokazywałam, zobacz, zastanów się nad tym, zastanów się nad tamtym, nie dawałam swoim studentom rozwiązań gotowych. Musieli sami dojść, czasami po burzliwych dyskusjach, czasami to rozwiązanie było wręcz wypłakane, wydenerwowane, wykłócone, no bo tę dynamikę grupy również uruchamiałam. Jak mają się nauczyć kompetencji społecznych, jeżeli sami nie przeżyją tego momentu, gdy mi te kompetencje społeczne będą potrzebne? Czyli ja odpowiedzialna, czyli na poziomie intrasubiektywnym, ja odpowiedzialna za własne czyny, ale na poziomie interpersonalnym również ja muszę nauczyć współpracować się z innymi, żeby dokonać czy osiągnąć cel i wykonać pewne zadanie. To nie jest takie proste, kiedy przychodzą 19-latkowie widzący mniej więcej czubek własnego nosa i co niektórzy nieco dalej. Ale jak już teraz można powiedzieć po 4 latach, wychodzi dobrze. Wychodzi dobrze, z czego ja jestem dumna, bo dumna jestem ze swoich studentów, że jednak potrafią się zmobilizować. Jedni mniej, drudzy bardziej, jedni po prostu pracują, bo muszą zaliczyć przedmiot. Ja jestem tego świadoma, tylko zawsze mam nadzieję, że po pewnym czasie nawet te osoby, które gdzieś tam były zmobilizowane przeze mnie koniecznością zaliczenia przedmiotu i uzyskania iluś tam punktów ICTS-u, zastanowią się nad tym, co się działo i stwierdzą, okej, to było dla mnie istotne doświadczenie. A chyba część studentów, tak jak myślę, Ola, no, widzi w tym coś więcej, prawda, niż zaliczenie przedmiotu. No na pewno. Bo to tak? Pewnie po tylu latach doświadczeń, powiem, że tak. Zazwyczaj spotykałam się z bardzo pozytywnym feedbackiem, bo jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, nie oszukujmy się. Ale wiele studentów, którzy przychodzili kiedyś tam do mnie i rozmawiali ze mną, właśnie tłumaczyli mi, że to jest dla nich bardzo pozytywne doświadczenie, to było dla nich bardzo pozytywne doświadczenie. Doświadczali siebie, swoich potencjałów, swoich granic.
bardzo istotna rzecz w pedagogice. Jako pedagog, jako opiekun, jako wychowawca też muszę znać swoje granice. Ja sam siebie nie przeskoczę i jest moje efektywne działanie jest możliwe tylko w określonych granicach. Jak oni mają poznać przez książki? No nie do końca. Więc mogą tylko i wyłącznie poznać, jeżeli będą w sposób na razie kontrolowany, na razie komfortowy, bo jednak ta konstruktywna opieka z mojej strony zawsze istnieje. W tym momencie oni poznają również swoje możliwości i muszą się nauczyć te możliwości, czy te granice przesuwać, bo pewien cel trzeba zrealizować. No i oczywiście mówię, najlepsza metoda to nauka na własnych błędach. Mówię nieraz, mieli dość ostre słowo, Boże, niekoniecznie z mojej strony padło, że to czy owo nie jest zrobione. Ale akurat ten rok był po prostu rewelacyjny, bo bardzo zdolni studenci, ale strasznie leniwi, jak to często bywa. Uruchomienie ich aktywności wymagało pewnego kunsztu pedagogicznego, ale to, co przedstawili i co zaprezentowali, te warsztaty, jak oni to przeprowadzili, samo przez się świadczyło o faktycznie dobrej realizacji tego zadania. Jeżeli mogłabym coś jeszcze dodać, proszę bardzo. Chciałabym powiedzieć, że my jesteśmy na etapie takiego poszukiwania, bo właściwie część z nas jeszcze nie wie, co chce robić, a po pedagogice opiekuńczej i resocjalizacyjnej mamy kilka możliwości. I tutaj w tym przypadku mieliśmy okazję poznać właśnie rodziny zastępcze, poznać specyfikę pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i myślę, że to było bardzo takie uczące doświadczenie. Dlatego, że zawsze pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przychodzą do nas i opowiadają o swojej specyfice pracy, opowiadają o problematyce rodzin, chociażby zastępczych, z którymi my pracujemy, opowiadają o tym, jakie jest zadanie pracownika socjalnego. Pewnie niektórym się to wydaje błahe, ale nie oszukujmy się, bo ta praca jest ciężka, jest czasem bardzo ciężka, prawda? Bo tak. To nie tylko samo jakieś fizyczne wykonywanie określonych zadań, ale również umiejętność dostosowania się do takiej osoby i umiejętność nawiązania z nią kontaktu, a często niestety takie osoby po wielu przeżyciach takiego kontaktu nawiązywać nie chcą, prawda? Sytuacja trudna w rzeczy samej w pewien sposób zmienia nasze postrzeganie świata, zmienia nasz ten potencjał kognitywny, o tym mówi cała psychologia i to niejedne opracowanie. I pracownik socjalny, opiekun, pedagog musi być świadom tego, że ten człowiek, który przed nim stoi, ma pewną biografię. I albo ja zrobię zasób, pozytywny zasób z tej biografii, albo temu człowiekowi nie będę w stanie efektywnie pomóc. Bo też jest człowiekiem, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ola, tak na sam koniec zapytam, poleciłabyś kolegom i koleżankom, którzy w przyszłym roku przyjdą na studia? Przyjdą. No oczywiście, żebym poleciła, z ręką na sercu. To my bardzo serdecznie polecamy. Polecamy również naszym widzom zapoznanie się z całą inicjatywą, która pewnie jest, szersza, prawda, bo tych projektów realizowanych przez Instytut Pedagogiki jest więcej. My polecamy ten dzisiaj, na którym Telewizja Pomerania patronuje. I zachęcam jeszcze do studiowania mojego kierunku, oczywiście. My również zachęcamy jak najbardziej do zapoznania się. W razie co, oczywiście z panią doktor, można się skontaktować. Pani tak, doktor w Instytucie Pedagogiki jestem. Można dopytać, a jeżeli nie, to nawet się włączyć, bo może są osoby, które by się chciały włączyć. Jak najbardziej. Teraz realizujemy, ale z innym kierunkiem, z pracą socjalną, z trzecim rokiem pracy socjalnej realizujemy inny projekt dla nieco innej grupy klientów, dla dzieci z zespołem Downa, dla stowarzyszenia Iskierka, więc troszeczkę inne działania wymagania. Jak najbardziej, włączyć się można, także jakby któryś z naszych widzów chciał, nie ma problemu. Myślę, że pani doktor z otwartością serdecznie zapraszamy z otwartością do zapozna. No i pewnie przyjmie również do swojego grona. Ja bardzo serdecznie dziękuję za udział. Pani doktor Aleksandra Sander, ja tu widzę, ze zdenerwowania mam problemy, pani doktor, ale pani doktor Aleksandra Sander, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, bardzo serdecznie dziękuję, oraz studentka
Koordynatorka. Tak, koordynatorka jednej z grup pedagogiki opiekuńczej, resocjalizacyjnej, również Instytut Pedagogiki. Również tutaj z nami była Aleksandra Onichimowska. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w naszym programie. Ja Państwu bardzo dziękuję za ten program dzisiejszy nasz. Było mi bardzo miło spędzić z Państwem te 2 godziny, ale proszę się nie martwić, gdyż już w piątek o godzinie 17 widzimy się ponownie w telewizji Pomerania, w Galaktyce Pomerani, w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Ja nazywam się Amadeusz Przespolewski i czekam na Państwa w piątek o godzinie 17. Dziękuję pięknie, miłego wieczoru.